Cześć, Daniel Ortega z tej strony. Dzisiaj robimy trening na brzuch. Dawno nie było na tym kanale treningu na brzuch, dlatego czas najwyższy. Ten trening nie będzie dla wszystkich. Nie jest najłatwiejszym treningiem, jaki pokazałem na tym kanale. Druga rzecz, do tego treningu, albo żeby wykonać ten trening, potrzebujecie jakieś poręcze. Najlepiej poręcze do dipu, które możecie znaleźć na siłowni, albo w parku, jeżeli robicie street workout, lub takie poręcze, jak ja mam tutaj od Titanium Sport. Więc na czym polega ten trening? Trzymamy się tradycyjnej zasady. Bierzemy 4 ćwiczenia, robimy x powtórzeń i robimy x serii. W tym przypadku ja zazwyczaj robię po 10-12 powtórzeń na serię, robię 4 serie na jedno ćwiczenie, no i wtedy wychodzi mi około 4 razy 4, 16, no i mamy 16 serii w całym tutaj treningu. Więc ja teraz zrobię po jednej serii z każdego ćwiczenia, żebyście wiedzieli, o co chodzi, i zaraz wracam na to miejsce. Jak widzieliście, ćwiczenia nie są najłatwiejsze i nie każdy będzie w stanie to zrobić, ale hej, warto spróbować. Nawet jeżeli nie będziecie w stanie zrobić jakby pełnych serii po 12 powtórzeń, to warto próbować, warto przynajmniej zrobić 1, 2, 3, 4, 5 powtórzeń, żeby już powoli budować tą siłę i zacząć robić właśnie tego typu treningi, takie trudniejsze treningi na drążkach. Jak widzieliście też w pierwszym ćwiczeniu, nie zrobiłem 12 powtórzeń, zrobiłem 15 powtórzeń. Następny zrobiłem też 12, następny też 12 i w poprzednim 11. Więc kiedy ja mówię 8 do 12, a wy jesteście w stanie zrobić 15, zróbcie 15, zróbcie 20, 25, zróbcie 5, zróbcie 6, zróbcie tyle, ile możecie, ok? Więc 4 serie na każde ćwiczenie po 8 do 12 powtórzeń umownie, ale jeżeli zrobicie 6 powtórzeń, 5 powtórzeń, 15, 20 powtórzeń, to też jest super. Dobra, to wszystko w tym treningu. Miłego brzucha na drążkach, gdziekolwiek będziecie to robić. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się.